Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj troszeczkę nietypowa analiza no, ciekawej rozgrywki. Otóż partia szachowa była rozgrywana na kanale sportowym na żywo. Gośćmi odcinka była Michalina Rudzińska, mistrzyni Polski w szachach, świeżo upieczona, sensacyjna. Pozdrawiam serdecznie oraz Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji FIDE. Również pozdrawiam. Prowadzącymi był Filip Zieliński oraz Michał Kanarkiewicz. Tutaj. Państwo rozegrali partię w cztery osoby. Na czym to polegało? Na, polegało to na zasadzie hand and brain, czyli w parze był Filip Zieliński i Michalina Rudzińska. Filip mówił jakim pionkiem ruszyć albo jaką figurą, ale nie mówił konkretnie z jakiego pola, a Michalina musiała wykonać posunięcie. Z kolei Michał był w parze z Łukaszem i Michał też na tej samej zasadzie mówił jakie, jaką figurą czy pionkiem ruszyć i Łukasz to wykonywał. Zwróćcie uwagę, że Poziom rankingowy Michała i Łukasza jest podobny, więc to można powiedzieć, że jest troszeczkę lepszy zespół. A Michalina z Filipem, Michalina oczywiście ma już powyżej ranking 2300 na live, ale jeszcze ująłem ten ranking no, w tym momencie na 31 maja. A Filip Zieliński, nie wiem którą ma kategorię, ale chyba jak dobrze kojarzę, to chyba około czwartą kategorię, więc ranking 1400, ale nie jest to ranking Elo. To już tak w ramach formalności. Jakbym się mylił, to mnie poprawcie w komentarzu. No i partia przebiegała w następujący sposób. Tutaj też dzięki serdeczne za pozdrowienia na wizji, więc no, zostałem wywołany do tablicy, więc wywiązuję się z bardzo przyjemnego obowiązku. Analizy tej partii. Otóż e, Łukasz e, Michał powiedział pionek, no i Łukasz zagrał pionkiem na d4. No to jest bardzo dobre posunięcie, popieram. E, tutaj c5 zagrała Michalina e, i teraz Michał mówi skoczek, no to trzeba wybrać jednego i drugiego skoczka. W ogóle w tej sytuacji e, chyba najlepszym rozwiązaniem jest w ogóle przepchanie pionka, ale to jest e, kwestia jaki debiut kto chce zagrać. Bicie jest raczej fatalne. Skoczek zagrał na f3. No i bicie pionka na d4 jest jak najbardziej super dla czarnych ze względu na to, że tu skoczek wybija i teraz e, Filip mówi pionek. Słusznie, pionek jest jak najbardziej tutaj dobrym rozwiązaniem, tylko pytanie: który? Otóż Michalina zagrała D6. Tak, troszkę miękko, ale to nie jest absolutnie złe posunięcie, to może przejść do różnych wariantów. Ja bym osobiście zagrał pionkiem wyżej, troszeczkę. D4. Dlaczego ten pionek na D5 nie może sobie pohasać i tutaj tych bardzo ważnych pól w centrum kontrolować? Można tak zagrać oczywiście. Inną opcją byłoby też zagranie posunięcia e5, tak, żeby od razu skoczkę atakować. I na przykład jak skoczek b5, to gramy d6. Przechodzimy do schematów obrony sycylijskiej. Oczywiście tutaj pionek może też zagrać na przykład na E6. Dużo jest możliwości, no ale w partii Michalina zagrała D6. W tym układzie tutaj Michał powiedział pionek. No i Łukasz zagrał E4, z czego się bardzo ucieszyli tutaj, chłopaki, szczególnie Michał, bo obrona sycylijska jest przez niego grana. I właśnie widzimy, że po ruchu D4 możemy przejść też do obrony sycylijskiej. A6 zostało zagrane skoczek skoczek C3. Tutaj też ciekawą rzeczą jest, że na przykład, jakby musiał ruszyć pionek, to można by było zagrać C4 i po skoczek F6 z atakiem gramy skoczek C3. I ten pionek C4 to jest taka struktura maroczego, tak zwana. To jest bardzo ciekawy system. Taki, no myślę, że nie jest groźny czarnymi, ale białymi taki bardzo wygodny bym powiedział, bo jednak pionek w centrum to pionek. W centrum. Skoczek jednak zagrał na C3, jak najbardziej normalna sprawa. Teor teoria: skoczek na F6, e, i Michał mówi goniec. Oczywiście, tutaj można zagrać różnie: można zagrać gońcem na E2, można zagrać gońcem na E3. Zostało jednak zagrane goniec G5. To jest chyba najostrzejszy wariant w obronie sycylijskiej w Najdorfie, e, czyli w wariancie Najdorfa, który jest właśnie aktualnie na szachownicy. Pogoniec G5, E6, jak najbardziej dobre posunięcie, i Michał mówi pionek. E, Okej, okay. tutaj można powiedzieć również Hetman. Dużo jest opcji hetman d2, hetman f3. Ciekawe schematy. Pionek może też poruszyć się na f4 dosyć ostro, ale Łukasz zagrywa f3 spokojnie, żeby tego pionka bronić. Goniec następuje teraz, znaczy został wywołany do posunięcia, więc goniec e7, hetman d2 z obroną tego oczywiście. Gońca i posunięcie król, czyli roszada, również król, czyli krótka długa roszada i teraz Filip mówi skoczek no właśnie, skoczek, no i skoczek zagrał tutaj na pole na D7, to jest ruch, myślę, że całkiem spoko, aczkolwiek można by było powiedzieć pionek, myślę, że zagranie B5 jest jak najbardziej adekwatne w tej pozycji, dlatego, że grozi na przykład ruch B4, przypuszczam, że większość osób by zagrała posunięcie A3 i goniec B7 mamy na naturalną, dobrą pozycję, tutaj można grać z planem na przykład Hetman C7, Skoczek D7, skoczek C6 również, wieża AC8, wieża E8, żeby obronić gońca, ale tu byśmy się, musieli się zagłębić troszkę w obronę sycylijską, e, mocniej. E, skoczek jednak zagrał na D7 i e, Łukasz zagrał pionkiem na G4, Michał powiedział pionek, więc pionek musi iść. No i teraz Filip e, Zieliński mówi pionek. No cóż, do wyboru jest dużo pionów. Jak grać? Oczywiście taki ruch E5 nie polecam absolutnie. Tutaj skoczek jak na F5 by się wpakował, to jest po zabawie. Goniec wisi, potem bierzemy pionka, bazujemy na związaniu. W ogóle białe stoją tutaj kapitalnie. Stałyby oczywiście można też zagrać na przykład bardzo ciekawy ruch D5, no takie niełatwe posunięcie bo dlaczego gramy pionkiem jak tutaj ciężkie figury stoją na linii no ale taki ruch może troszkę uprościć grę, powiedzmy, po wybiciu na D5 skoczek mógłby zbić jeżeli tutaj skoczek zbija to goniec na G5 taktyka, trzeba uważać ale po wybiciu na E7 odbijamy skoczkiem no i pozycja jest taka powiedzmy przyjemniejsza białymi z uwagi na przestrzeń i tutaj wolną linię ale czarne nie mają jakoś tak wielkiej krzywdy no można by się powoli tutaj rozgrywać tymi bierkami, chociaż właśnie w tym układzie Hand and Brain, no, cuda mogłyby się oczywiście dziać. Niestety po wskazaniu pionka, nie wiadomo oczywiście którego, Michalina zagrywa tutaj na B5. No i jest to ruch no niestety bardzo zły. Ale to przypuszczam, że mały stresik Głównie chodzi o zabawę Zwróćmy uwagę teraz tak patrząc szkoleniowo troszeczkę Że ten ruch jest bardzo zły Dlatego, że e, Michał powiedział skoczek Tutaj mała uwaga Panie Michale Kanarkiewicz Michał trochę bardzo sugerował posunięcia tak mocniej Ale to oczywiście w formie żartu e, Zabawy pamiętajmy Bo Michał powiedział skoczek I powiedział w ten sposób, że e, No skoczek ma jedyne miejsce Oczywiście e, ten skoczek z D4 Nie musi grać tylko na C6 może zagrać na B3, może wrócić na E2. Oczywiście na B3, na E2 to są gorsze posunięcia. No na C6 to jest ten ruch, który daje tutaj ogromną przewagę białym. Także, no po tym posunięciu, Hetman musi zagrać na E8 i tak poszło. Skoczek zbił, na E7 Hetman zbił. No i słowo Hetman to od razu się narzuca, że jest bicie na D6, jest pionek więcej, jest to pozycja białymi fantastyczna. No i Filip teraz mówi hetman. No i Michalina ma dylemat, czy odejść hetmanem na E8, czy zbić hetmana na D6. W tej sytuacji, gdy napierają białe, atakują, ja sobie zdaję sprawę, że Michalina odchodząc na E8, bo tak zagrała, chciała zyskać więcej figur, żeby mieć jakieś jeszcze szanse na cokolwiek, ale niestety to nie jest dobry wybór. W tym układzie należałoby wybić mimo wszystko hetmany. Jest pionek mniej czarnymi, ale jakieś tam nadzieje oczywiście by były... Z tutaj oczywiście pozycja białymi jest y, bardzo dobra cały czas, ale już skoczek na e5 może skoczyć, atakować pionka. Jak f4, to gi ginie pionek na g4, więc trzeba zagrać na przykład goniec e2, to się bardzo narzuca. Bardzo dobry zresztą ruch, bo bronimy f3, bronimy c4, skoczek za bardzo nie może poszaleć tutaj, no ale na przykład po h6, co grać da dalej? Można wszystko oczywiście, można wrócić gońcem i na, F na e3 można, na f4 można zbić, co byłoby dobre dla czarnych na pewno, bo goniec silny no ale w tym układzie pewnie gra jeszcze by się toczyła e, Na takim względnie równym poziomie Tak mi się wydaje Jednakże no Michalina tutaj zagrała hetmanem na E8 e, I w tej sytuacji pionek Powiedział Michał, więc Łukasz zagrał E5 Słusznie, tutaj panowie e, Chyba m, tak względnie O tych samych posunięciach myśleli Z uwagi właśnie na mniej więcej równy poziom gry A e, Filip właśnie z Michaliną Pewnie mieli różne koncepcje e, No dobrze, ale to nieistotne Przypominam, zabawa I Skoczek zagrał na D5, e, nie ma innego wyboru Wyjścia, skoczek wybił, pionek wybił e, i goniec zostało powiedziane. I goniec zagrał na S7. Prosta rzecz: wieża jest tutaj e, już do zbicia w kolejnych ruchach. Goniec zostało zagrane, więc goniec B7. Nie ma innego wyjścia. I tutaj naprawdę, tak naprawdę nie trzeba się spieszyć z biciem wieży. Można poczekać, można zagrać goniec D3, wprowadzić wieżę, można zagrać F4 i tak dalej. Ale powiedziano: goniec, o, zbicie. Jak najbardziej ok. Pamiętajmy, że jest takie właśnie fajne powiedzonko. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, więc warto tutaj poczekać było troszeczkę, ale to już myślę, że szczegół. Skoczek zbił na F8 i pionek. No i poszło F4. I teraz Filip powiedział pionek. Ja jestem przekonany i większość tam grających zawodników, którzy usłyszeli pionek czarnymi, myśleli, żeby zagrać posunięcie d4. No taki szkolny ruch, powiedzmy, żeby zbić wieże. No dlaczego by nie oczywiście, ale właśnie weźmy tutaj taka ciekawostka, bym powiedział, w głowę trochę Michaliny. Michalina będąc na pewnym poziomie... Ona nie myśli o takim posunięciu D4 na takiej, w taką prostą pułapkę, bo to nie spełnia żadnej roli. Na przykład, jeżeli zagramy tutaj, to Michalina wie, że wieża odejdzie, a ten pionek już nie będzie broniony. I przykładowo wieża D8, żeby tutaj niby bronić, to Hetman B6. I zobaczcie, że atakujemy gońca, a w następnym ruchu też odbijamy piona, więc mimo wszystko ten pionek by padł. Więc no, mistrzyni Polski nie myśli w kategoriach bardzo prostych łapek. Słusznie. No i musiała coś zagrać jakimś pionkiem, oczywiście. Przypuszczam, że jakby powiedział. Filip Skoczek, no to Michalina mogłaby tam uderzyć skoczkiem na G6 i tutaj próbować coś drapać. Jednak poszedł Pionek na A5. W tym układzie goniec zagrał na G2. Skoczek na E6. Aktywnie trzeba szukać opcji i wieża. Wieża z Hana F1. Tutaj panowie, jak już mówię, Michał z Łukaszem dobrze się rozumieli w tej pozycji I, i Pionek powiedział Filip. I Pionek zagrał na B4. No bo te pionki zaczęły maszerować, ale to jest. Strata tempa oczywiście bez y, żadnej przyszłości, tutaj ruszanie się tymi pionkami czarnymi. Pionek zagrał na F5, skoczek na G5 e, i po haśle goniec. E, tutaj chwila zawahania Łukasza, ale jednak obliczył, że wszystko działa. Goniec zbił na D5. I teraz pytanie jest takie, bo tutaj Filip powiedział goniec, no to trzeba zbić, ale co by było, jakby mm, Filip powiedział wieża? Na przykład wieża D8. Jestem ciekawy, czy tutaj na małym czasie, bo przypominam, partia była grana tempem 3, plus, 3 minuty plus 2 sekundy, na małym czasie trzeba by było trochę już policzyć i mogłoby być nerwowo. Oczywiście wieża D8 nie daje nic, ale takie złudne, takie jakieś nadzieje czarnymi. O co tutaj chodzi? No bo teraz jak się zachować? E, przykładowo e, byśmy tutaj e, powiedzmy odeszli najprościej chyba hetmanem, no pozycja oczywiście jest wygrana białymi, jak najbardziej może taki ruch by, był zagrany A ciekawe czy Łukasz by dostrzegł takie posunięcie, goniec bije B7 i ten ruch by, by wygrywał. Bardzo ładne posunięcie, bo po wybiciu Hetmana jest bicie tutaj. No i to jest koniec gry, bo nie ma za bardzo jak się bronić. Jak Hetman d8, to d7 przytwierdzamy tutaj tego Hetmana. Skoczek nie ma gdzie grać, wieża wchodzi na 1 i tak dalej. E, więc w tej pozycji też możemy zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, czy można zbić na przykład na f7? Niektórzy się pokuszą o takie posunięcie, dlatego że widzą, że jak król zbija, to Hetman zbija na D8, ale może zbić skoczek w7, broniąc wieży. To takie ciekawe, wtrącone y, antypułapki, powiedzmy, nie wiem jak w sumie jak to nazwać, nieistotne. W każdym razie, zobaczmy na zdarzenie, jak mogłoby to działać. Oczywiście, tutaj czarne odzyskują figurę, ale pozycja białymi i tak jest wygrana z uwagi na Hetman C7, ale jak mówię, w hetend brain mogłoby być różnie, e, tutaj z uwagi na te pionki Otwartą linię, atak na końca, pozycja białych jest kompletnie wygrana. Ale jak było w partii? Goniec zbił na D5, Hetman zbił na D5, H6 nastąpiło, jedyny ruch, H4, Skoczek ruszył na H7, jedyna ucieczka. No i teraz pionek, pionek E6. E6 szybka wymiana, Hetman. No to Hetman wybił, tutaj wymiany nastąpiły. To jest chyba najprostszy układ do tego, żeby te pozycje białymi wygrywać, żeby wymienić figury i mieć po prostu, jak mamy przewagę, to wymieniajmy figury, prosta rzecz. Wieża zagrała na E8. I teraz Michał mówi: No, ciekawe, czy ten motyw wchodzi. No tu, Panie Michale, nagana od szachusia, żeby za dużo nie sugerować, oczywiście. No ale wiadomo, że Łukasz z Michałem wiedzą o co chodzi i posunięcie E7. Partię wygrywa. Oczywiście ta partia w tym momencie zakończyła się remisem, ale wynik jest nieistotny. To była zabawa. Tutaj nie chcieliśmy, jak to Łukasz powiedział, zaburzać wygranej serii Michaliny, mistrzyni Polski, żeby nie zapraszać, ale to już mówię. Szczegół. Dlaczego ten ruch jest taki dobry? Tutaj też wyjaśnię. Oczywiście na wizji też to było wyjaśniane. Tu, jeżeli wieża zbija tego pionka, no to osłabia się ósma linia. I teraz wieża wchodzi na D8. Skoczek musi zasłonić się na F8. Wybijamy wieżą którąkolwiek tak naprawdę po Krucha się. H5, bardzo ładny ruch, taki gwóźdź do trumny bo król nie ma ucieczki, przykładowo G6 dajemy szacha, król, dajemy szacha król i powiedzmy wybijamy z szachem wszystko leci, kompletnie wygrana pozycja, także tak wyglądała bardzo ciekawa rozgrywka, w ogóle ciekawy system w cztery osoby, jak mamy jedną szachownicę hand and brain, głównie osoby E, powiedzmy, chyba mocniejsze powinny mówić, który pionek, która figura, a osoby słabsze mogą wykonywać te posunięcia. To jest, myślę, ciekawy, e, ciekawy pomysł na, e, na urozmaicenie troszeczkę szachów. E, dzięki serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej analizie i, i tyle. Dzięki, pozdrawiam e, wszystkich z kanału sportowego. Do zobaczenia, cześć.